Na pokaz zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Nazywam się Andrzej Barański. Jestem autorem ponad 30 krótkich filmów. Pomiędzy większymi filmami, fabułami zawsze realizowałem 2-3 filmy krótkie. Dzisiaj nie będę Państwu pokazywał wszystkich 30, proszę się nie lękać. Zobaczą Państwo 3 filmy, wydaje mi się reprezentatywne dla pozostałych. Mianowicie ta różnorodność gatunkowa, chociaż jakby zawsze zdyscyplinowana moimi poglądami estetycznymi. Wydaje mi się już teraz z odległości lat, że przy całej różnorodności one stanowią jednak pewną całość mającą wspólny mianownik. Myślę o kwestii estetyki, również i spojrzenie na bohaterów, wydaje mi się, jest zawsze u mnie dosyć charakterystyczne. Pierwszy film na wyjeździe to jest w moim pojęciu film psychologiczny. Mianowicie jest to sytuacja psychologiczna młodego człowieka, który z małego miasteczka przeniósł się do wielkiego miasta. I to jeszcze jest ten właśnie taki czas bardzo samotny dla bohatera, bo jeszcze tkwi tam w tym małym miasteczku, a jeszcze nie zakorzenił się, czy nie wszedł w społeczność innego w ogóle środowiska. Drugi film, Lustro, to jest taki filmowy plakat antynikotynowy, zrealizowany bodaj właśnie dla Ministerstwa Zdrowia. Nadałem mu formę krótkiej fabuły i to takiej szczególnej, mianowicie filmów konwencji slapstickowej. To jest taki początek kina jeszcze niemego, polegający na bardzo specyficznej grze aktorów. I film trzeci, Wypracowanie, jest to taka w dużym stopniu poetycka opowieść o dojrzewającym chłopcu. Zresztą pod tym hasłem jakby ogólnym ten film został zrealizowany. Mianowicie chłopiec jest w tym takim granicznym momencie. Należy jeszcze zupełnie do świata chłopców, kolegów, ale już zaczyna dostrzegać dziewczyny i ich świat. Cały czas one gdzieś tam już zaczynają zajmować jego myślenie. Nie zna jeszcze sposobów, zresztą i decyzji jakiejś nie ma, żeby się do nich zbliżyć. Nie wie jak, ale również jeszcze nie podejmuje jakichś zdecydowanych kroków. Chciałbym zwrócić uwagę na ten plakat antynikotynowy. Mianowicie tam w głównej roli występuje znakomity aktor komediowy,
Zdzisław Leśniak. W tej chwili może kinomanom już jego nazwisko niewiele mówi, ale to rzeczywiście był jeden z najznakomitszych i o bardzo takim ostro zarysowanym profilu tego swojego komizmu. Zresztą to był aktor, jak powiedziałem, komediowy, ale to z tych, którzy znakomicie również dają sobie radę z dramatycznymi rolami. Oprócz tego, że był znakomitym aktorem, jeszcze był niesamowitym miłośnikiem właśnie kina slapstickowego. Za jakże wtedy cenne dewizy, jak tylko był za granicą, kupował właśnie tam dostępne rolki tych filmów. To były na wąskiej taśmie. Także w ogóle miał znakomitą kolekcję właśnie tego gatunku kina. Sam zresztą też zrealizował film pod tytułem Kareta w też tej konwencji. Także film Lustro został niejako zrealizowany pod Zdzisława Leśniaka. Dosyć wcześnie niestety odszedł. Czasami telewizja pokazuje właśnie ten jego film pod tytułem Kareta. Natomiast jego dorobek aktorski jest szalenie rozproszony, bo grał przeważnie epizody względnie jakieś niewielkie drugoplanowe, ale to były takie role, które, czy takie obecności jego, bo trudno często mówić o rolach obecności na ekranie, że absolutnie się zapamiętywało. Niesamowita energia, precyzja i znakomity smak aktorski, gdzie no, w wypadku ról komediowych łatwo jest przekroczyć. Był znakomitym właśnie, można powiedzieć, smakoszem komedii.